Polskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 21-27. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Putę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie premierze, państwo ministrowie, szanowni państwo, to taka ważna chwila, w którym oddajemy część władzy, jeżeli chodzi o środki europejskie, innym ministrom, innym resortom. To bardzo ważne, że od tego momentu minister kultury, minister zdrowia, minister środowiska, klimatu i CUPT będą mogli zarządzać środkami finansowymi, które, no jak państwo wiecie, są niezbędne do tego, żeby Polska się rozwijała. Oczywiście warto podkreślić, że skala tych wydatków jest bardzo duża, ale jednak jeżeli chodzi o inwestowanie tych środków finansowych, to cały czas zmieniamy w Polsce tą relację i w tej chwili coraz więcej środków finansowych już jest bezpośrednio budżetowych, wykorzystywanych w tych inwestycjach, ale mimo to środki europejskie nadal stanowią potężną wartość, potężną część tego wszystkiego, o czym możemy mówić. Polityka spójności, a szczególnie FEnIKS, jest takim programem, który bardzo często jest wykorzystywany do tych największych inwestycji. Mogę państwa zapewnić, że akurat jeżeli chodzi o ten program operacyjny, czyli program operacyjny na infrastrukturę, klimat i środowisko, te środki w poprzedniej perspektywie były bardzo dobrze wykorzystywane i myślę, że i pan premier Gliński, i pan minister, i pani minister są zadowoleni z tego, na jakie cele i w jakich kierunkach mogliśmy wspólnie decydować o ich przeznaczeniu. A w nowej perspektywie finansowej, jak państwo wiecie, FEnIKS jest największym programem. Nadal z niego będziemy mogli korzystać. Pierwsze zaliczki ze wszystkich programów operacyjnych do Polski już wpłynęły. Ze wszystkich, mówię tutaj o programach oczywiście i tych regionalnych, 16 i tych 9 programach. W związku z tym to jest dowód na to, że środki finansowe, środki europejskie w Polsce na dzień dzisiejszy funkcjonują normalnie, tak jak zostały zaplanowane. I to najważniejsze, że mamy wszystkie zaliczki, wszystkie podpisane umowy, wszystkie zaliczki wpłyną do końca roku. To jest też taki dobry sygnał dla polskiej gospodarki, że pomimo tego, że mamy trudny okres, pomimo tego, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, to jednak będą środki finansowe, które przeznaczymy również na bezpieczeństwo w tym obszarze. To również bardzo istotne. No i chciałem podziękować, korzystając z okazji, za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Oczywiście jest tak, że mamy różne cele, mamy różne kierunki, ale jakoś, jak państwo widzicie, udaje się nam zawsze porozumieć. Myślę, że dzisiejszy dniem to będzie taki dzień dobrej rozpoczęcia kolejnego etapu dobrej współpracy, bo przecież ta współpraca, jak państwo ministrowie, jak państwo wiecie, jest do dzisiaj była bardzo dobra i myślę, że ta synergia dobrej współpracy powoduje, że zarówno w zdrowiu, zarówno w kulturze, zarówno w środowisku mamy wiele obszarów, z których możemy być dumni, którymi możemy się pochwalić i za tą współpracę, szanowni państwo ministrowie, bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu przez pana premiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to jest dobra wiadomość dla Polski. Realizujemy kolejny etap naszej normalnej pracy. Państwo polskie efektywnie działa także w obszarze absorpcji środków europejskich. Jak zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i to jest kolejny etap. Zaliczki, jak pan minister powiedział, do Polski napływają i jesteśmy w tym obszarze zadowoleni z tego, jak wygląda współpraca i jak środki europejskie są absorbowane. To jest największy fundusz, choć w związku z tym, że Polska staje się coraz bardziej zamożna, on w całości jest nieco mniejszy niż w poprzedniej perspektywie, chociaż w kulturze jest większy. Kultura niestety alokację ma zawsze mniejszą, bo gdzie nam do infrastruktury w transporcie, czy w ochronie środowiska, czy w zdrowiu. Ale mamy satysfakcję, że faktycznie w tej perspektywie udało się uzyskać w FEnIKS-ie, w tym nowym programie, większą alokację niż w poprzedniej perspektywie.
co mam nadzieję jest także efektem tego, że nasz resort faktycznie dość sprawnie radził sobie z wydawaniem i zalokowaniem tych pieniędzy. W poprzedniej perspektywie zrealizowaliśmy 146 projektów, przy czym już ponad 100 jest rozliczonych. W przyszłym roku będą sfinalizowane wszystkie pozostałe. Natomiast w tej perspektywie mamy 600 milionów euro, czyli o 133 miliony euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. Te pieniążki pójdą głównie na zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kultury oraz atrakcyjności turystycznej miejsc, placówek, podmiotów dziedzictwa historycznego. Oczywiście oba te obszary będą realizowały także kryteria transformacji ekologicznej i cyfrowej, co jest naturalne. Świat się modernizuje i dla Polski nie ma problemu. Chcemy żyć w czystszym środowisku i chcemy modernizować nasze instytucje także pod kątem cyfrowym. Zresztą też jesteśmy tutaj liderem, jeżeli chodzi o wiele projektów cyfryzacyjnych. Także wynika to ze współpracy z funduszami. I jeszcze jedna informacja dość istotna, jak myślę. W poprzedniej perspektywie, jeżeli chodzi o kulturę, te nasze 146 projektów przekładały się na wartość ponad 3 miliardów złotych, z czego 1/3 to były środki publiczne polskie, 2/3 europejskie. I tak mniej więcej jest, gdy wydajemy środki europejskie w wielu innych obszarach, o czym też warto pamiętać. No i pozostaje mi przede wszystkim bardzo podziękować za współpracę z Ministerstwem Funduszy, bo to jest taka współpraca praktycznie codzienna, prawda? My musimy współpracować, żeby osiągać te efekty, które udaje się osiągać, więc wielkie podziękowania. Prosimy o dalszą współpracę. Mamy jeszcze kilka kwestii, które musimy dopracować, ale tak, z wielką przyjemnością przyjmujemy współodpowiedzialność jako instytucja pośrednicząca za wydawanie tych pieniędzy, bo wiemy, że one będą wydane sprawnie. No i życzę nam wszystkim, żeby można było z pożytkiem dla dobra publicznego realizować te wszystkie tysiące projektów, które w Polsce są realizowane z środków publicznych i środków europejskich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. Proszę o zabranie głosu przez pana ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Panie premierze, szanowni państwo ministrowie, ja myślę, że dzisiejszy dzień to też jest taka dobra chwila do pewnej refleksji na temat drogi, jaką przeszliśmy, bo cały proces negocjowania i samego programu i właśnie podziału, ustalania priorytetów, to jest naprawdę, dzisiaj wieńczymy wielomiesięczny, a nawet kilkunastomiesięczny proces ustalania i programu, szczegółów technicznych, ustalania priorytetów w tym programie. I tutaj naprawdę należą się ogromne słowa podziękowania, nie tylko bezpośrednio za pracę nad programem dla pana ministra Pudy, dla całego Ministerstwa Funduszy, ale też za takie wsparcie, które było udzielane nam bezpośrednio w rozmowach z komisją, przy okazji różnych dokumentów programowych, które były podstawą budowania potem właśnie tego przedsięwzięcia. My w zdrowiu opracowaliśmy taki dokument, który definiuje nam tą perspektywę strategiczną. Nazywa się Polskie Zdrowa Przyszłość. Jest dostępny na stronach internetowych. Zachęcam wszystkich do lektury. I tam właśnie zdefiniowaliśmy sobie kilka takich najważniejszych priorytetów, celów, które chcemy osiągać. I ten program Feniks traktujemy jako jedno z narzędzi, które pomaga nam w osiąganiu celów. Tutaj w programie Feniks skoncentrowaliśmy się bardzo na celu, jakim jest przywracanie racjonalności piramidy świadczeń. Wszyscy
Wiemy, że te świadczenia zdrowotne powinny układać się w taką właśnie piramidę, gdzie tym najszerszą podstawą są świadczenia udzielane najbliżej obywatela, czyli mówię tutaj o podstawowej opiece zdrowotnej, o leczeniu ambulatoryjnym, gdzie stopniowo w tych wyższych poziomach mamy właśnie ambulatorium czy leczenie szpitalne. Bardzo dużo jako państwo polskie w ostatnich latach zainwestowaliśmy w szpitalnictwo i ten instrument FEnIKS wykorzystujemy do tego, żeby również wzmacniać te podstawowe, niższe poziomy piramidy świadczeń. Mamy tutaj zdefiniowane cztery bardzo ważne priorytety i to były priorytety, które są wynikiem nie tylko naszego punktu widzenia, ale dyskusji z komisją moderowanej przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i tutaj z ogromną rolą pana ministra Pudy. I te priorytety myślę, że tworzą właśnie taki kompletny obraz z innymi narzędziami, jakie wykorzystujemy, który pokazuje no, ogromną, niespotykaną w ostatnich latach skalę inwestowania w system opieki zdrowotnej, który naprawdę w ciągu ostatnich 5-6 lat dokonuje totalnej zmiany jakościowej. Tak jak powoli zaczyna być to widoczne w szpitalach, tak dzięki programowi FEnIKS będzie to widoczne również w przychodniach. Pierwszym naszym priorytetem jest inwestowanie w podstawową opiekę zdrowotną i tutaj ten program jest znowu związany z przedsięwzięciem bardzo dużym, które wdrażamy w postaci opieki koordynowanej, czyli poszerzenia możliwości świadczeń medycznych, które są udzielane na tym poziomie lekarza rodzinnego. Tam będzie więcej diagnostyki, tam będzie więcej możliwości kompleksowego zaopiekowania pacjenta, a to wymaga inwestycji w przychodnie, bo musi pojawić się nowy sprzęt, muszą pojawić się nowe pomieszczenia do różnego rodzaju nowych usług medycznych i my poprzez ten instrument będziemy właśnie wspierali większą możliwość rozbudowy świadczeń medycznych u lekarza rodzinnego i na to jest przeznaczone blisko 1 mld zł. Drugi priorytet to z kolei jest kwestia rozbudowy tej pomocy ambulatoryjnej, czyli tych usług medycznych troszeczkę bardziej zaawansowanych, czasami o charakterze zabiegowym, które wymagają już warunków bardziej podobnych do szpitala i tutaj będziemy rozbudowywali właśnie przyszpitalne przychodnie, tak żeby część tych usług, które są realizowane w szpitalach, przesuwać na jednodniowe procedury, na krótkie wizyty, żeby leczenie niekoniecznie w pewnych zakresach oznaczało konieczność hospitalizacji, tylko właśnie możliwość skrócenia go do minimum po to, żeby zmniejszyć odsetek zakażeń, żeby zmniejszać odsetek też powikłań związanych z długimi pobytami w szpitalu, czyli ten ciężar przesuwamy ze szpitala na leczenie ambulatoryjne, najczęściej w przychodniach przyszpitalnych, stąd na to chcemy wydać blisko 900 milionów złotych. Trzeci priorytet to jest psychiatria i to jest odzwierciedlenie tych problemów, o których od zawsze rozmawialiśmy i które teraz też są widoczne, gdzie mamy małą liczbę specjalistów. Dokonaliśmy wielkiego przedsięwzięcia w postaci reformy psychiatrii zarówno dziecięcej, jak i dla dorosłych. Przenieśliśmy ten ciężar leczenia ze szpitali do opieki środowiskowej i w tym instrumencie będziemy blisko 700 milionów chcieli inwestować właśnie przede wszystkim w opiekę środowiskową, w te centra zdrowia psychicznego, które będą najbliżej obywatela, będą tą pierwszą reakcją na wszelakie kryzysy i problemy psychiczne. No i wreszcie ostatni z priorytetów to jest lotnicze pogotowie ratunkowe. Tutaj bardzo duże inwestycje przede wszystkim w centrum symulacji. Alokacja w ramach tego z punktu widzenia zdrowia to jest około 8%, ale z punktu widzenia LPR-u to są bardzo potężne środki. Także jeszcze raz wielkie podziękowania i dla pana ministra i całego ministerstwa i rzeczywiście czeka nas ogromne wyzwanie. Dziękuję bardzo panie ministrze. Proszę o zabranie głosu przez panią minister klimatu i środowiska Małgorzatę Golińską. Panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo. Cieszę się, że po wielu miesiącach dobrej współpracy między Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Funduszy jesteśmy dzisiaj w momencie, kiedy podpisujemy ważną umowę dotyczącą środków, które są niezwykle potrzebne
dla naszej gospodarki, dla naszej przyrody, dla naszego środowiska. Dzisiaj stajemy w obliczu olbrzymich wyzwań, o których właściwie może jeszcze parę lat temu mogliśmy tylko myśleć albo o których tylko słyszeliśmy. Mówię o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną. Sytuacja wojny na Ukrainie, sytuacja ograniczenia dostępu do surowców, rosnące koszty surowców, to wszystko powoduje, że te wyzwania stają się dzisiaj bardzo pilne do realizacji. Stąd środki, które trafiają w ręce Ministerstwa Klimatu i Środowiska jako instytucji odpowiedzialnej, natomiast oczywiście środki, które bezpośrednio będą przyczyniać się do poprawy sytuacji bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa, suwerenności energetycznej, to środki, które zostaną właśnie przeznaczone między innymi na odnawialne źródła energii, na wszelkie te działania, które są związane z transformacją energetyczną, ale również działania związane z poprawą jakości środowiska, w którym żyjemy. Dzisiaj również wszyscy obserwujemy zmiany klimatu. Obserwujemy to słowo, myślę, że już właściwie książkowe, bo my w większości odczuwamy zmiany klimatu. Często susze, często deszcze nawalne, których w ostatnim czasie jest coraz więcej i związane z tym konkretne sytuacje, nie tylko w lasach, nie tylko na polach rolniczych, ale również w miastach. Stąd środki, które będziemy przeznaczać, będą również na transformację i adaptację miast do zmian klimatu. Ważną kwestią, która będzie również wsparta w tej nowej perspektywie, to ochrona różnorodności biologicznej. Dzisiaj globalnie odczuwamy utratę różnorodności biologicznej, tracimy gatunki, tracimy siedliska i choć Polska bardzo dobrze sobie od dziesięcioleci radzi z kwestiami związanymi z wyzwaniami wobec różnorodności biologicznej, to kwestia zmian klimatu powoduje, że te wyzwania są coraz trudniejsze. Pojawiają się inwazyjne gatunki obce, pojawiają się problemy z wodą i to są wszystko wyzwania, z którymi będziemy sobie radzić. Zarówno w kwestii lasów, parków narodowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, czyli obszarów wyznaczonych przez Unię Europejską jako wymagających szczególnej uwagi. Wśród tych wielu wyzwań człowiek, bo działanie dla przyrody, działanie dla środowiska, kwestie związane z monitoringiem wód, powietrza, hałasu, to wszystko jest działanie dla dobra drugiego człowieka, dla jego zdrowia, samopoczucia i dla środowiska, w którym żyje dziś i w którym będzie żył w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani minister. Proszę o zabranie głosu przez panią dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joannę Lech. Szanowni Państwo, szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, na wstępie chciałabym serdecznie podziękować za powierzenie naszej instytucji po raz kolejny tak ważnej roli. Jesteśmy instytucją pośredniczącą już od 2007 roku i skutecznie wdrażamy projekty w sektorze transportu. Przed nami kolejne wyzwanie, a dopiero dobiega końca obecna perspektywa finansowa. Do 2023 roku realizujemy projekty w sektorze transportu, na których dofinansowanie otrzymaliśmy blisko 100 miliardów złotych. Jest to ogromna odpowiedzialność, ale jednocześnie ogromna satysfakcja, kiedy widzimy sukcesy naszych beneficjentów. Dzięki nam, dzięki naszym beneficjentom rozwijana jest sieć dróg, realizowane są największe projekty w sektorze kolejowym. Program Feniks pozwoli na kontynuację tych działań. Pozwoli na to, żeby obywatele mogli korzystać z nowoczesnego, bezpiecznego, ekologicznego transportu. Dlatego z entuzjazmem przystępujemy do kolejnej perspektywy, w której powierzono nam do opieki ponad 12 miliardów euro, które pozwolą na kontynuację działań w sektorze transportu miejskiego, pozwolą unowocześnić porty, pozwolą unowocześnić transport miejski, jak również realizować w dalszej części, kontynuować realizację programów, które odpowiadają za sieć dróg krajowych oraz Krajowego Programu Kolejowego. Mam nadzieję, że te środki również wpłyną na satysfakcję pracowników, bo nie mogę ukryć tego, że środki w ramach programu Feniks to również bezpieczne miejsce pracy dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani dyrektor.
Szanowni Państwo, po tak wyczerpujących wypowiedziach naszych gości, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w temacie dzisiejszej konferencji podpisanych porozumień, to bardzo proszę po jednym pytaniu od redakcji. Dziękuję bardzo. Oczywiście budżet programu ponad 29 miliardów euro, 29 miliardów 300, prawie 29 miliardów 300. Jeżeli chodzi o kryteria podziału, to de facto te kryteria są określone pomiędzy resortami. Ustalamy to wspólnie, mówiłem o tym w pierwszej części wypowiedzi. Chcemy, aby tych środków było zawsze jak najwięcej, no ale mamy alokację, którą musimy pomiędzy resorty podzielić. Oczywiście w tych rozmowach również bierzemy pod uwagę stanowisko Komisji Europejskiej, w jaki sposób możemy te środki pomiędzy poszczególne resorty podzielić. Jeżeli chodzi o ten drugi temat, to szanowny panie redaktorze, oczywiście ta informacja wczoraj obiegła już media. Wiemy doskonale również z przekazu medialnego, że ustawa została, ten projekt nowej ustawy został zgłoszony w Sejmie, ale nie chciałbym uprzedzać faktów. Może poczekajmy do momentu, aż zostanie przegłosowany i wtedy będziemy znali ostateczne zapisy tych projektów. Myślę, że faktycznie no, każdy krok, który możemy w tej chwili zrobić do tego, aby przybliżyć się do pozyskania środków finansowych, jest krokiem w dobrym kierunku. My jako resort jesteśmy takim resortem bardziej technicznym, jak pan redaktor wie. Staramy się jak najbardziej, jak najlepiej przygotować poszczególne wskaźniki do tego, aby jeżeli będzie taka możliwość, do komisji zwrócić się z tym pierwszym wnioskiem o płatność, o którym wielokrotnie już wszyscy mówili. Myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby to zrobić w najbliższym czasie. Dziękuję. Jeżeli można, to ja bym uzupełnił, chociaż poruszałem troszkę inny wątek, mianowicie pan się pytał o kryteria. No oczywiście te kryteria są niesprawiedliwe dla kultury, to jest oczywiste, ale opłaca się merytorycznie rozmawiać z partnerem, trudnym, wymagającym partnerem, jakim jest Komisja Europejska. I tak jak ja mówiłem, no, cały program jest nieco mniejszy, ponieważ Polska się rozwija. No, to jest komunikat dla naszego społeczeństwa. Dzięki temu, że mamy tak dobre wyniki, jeżeli chodzi o rozwój kraju, to te alokacje funduszowe są mniejsze z perspektywy na perspektywę. Mało tego, ja pamiętam dobrych kilka lat temu zapowiadano, że to już w zasadzie tej perspektywy dla Polski nie będzie. Tymczasem ona jest i jest istotna i jest dobrze wynegocjowana. Właśnie do tego chcę wrócić. Mniejszy jest całościowy program, natomiast kultura ma trochę więcej. I po raz pierwszy udało się także wywalczyć w trakcie rozmów zmianę kryteriów Komisji Europejskiej dotyczącej kultury. Myśmy bardzo argumentowali, żeby te kryteria no, bardziej były dopasowane do naszych potrzeb i dzięki merytorycznej pracy wszystkich, obu stron i także życzliwego podejścia pani komisarz Ferreiry, z którą żeśmy głównie na ten temat rozmawiali, udało się te kryteria w większym stopniu dostosować do potrzeb naszych, a biurokraci europejscy zachowali się racjonalnie i ustąpili w tej kwestii. To jest dobry przykład, który pokazuje, że z tym trudnym partnerem, jakim jest Komisja Europejska, warto merytorycznie i twardo rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony redakcji? W takim razie bardzo dziękuję naszym znamienitym gościom za przybycie. Dziękuję również wszystkim redakcjom i zapraszamy do kontaktu najlepiej mailowego media@mfipr.gov.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak, jak u Państwa? Dobrze.